Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to prototypowy rower Cross Esker RS. Prototypowy, bo jest to model nie do końca zrobiony, tak jak będzie on w wersji oryginalnej, z tego powodu, że jest on tak powiedzmy goły. Nie ma żadnego lakieru, nie ma żadnej powłoki, co jest naprawdę bardzo ciekawe, bo można z niego wiele wyczytać. I będę chciał właśnie Wam dzisiaj o tym powiedzieć, co po tym rowerze można się spodziewać. Myślę, że ten film będzie naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowy, bo Wy pewnie będziecie widzieli filmy z jakichś sklepów rowerowych albo z nowych zakupów, że ktoś coś takiego ma w wersji oryginalnej, już takiej końcowej, a tu jest w wersji takiej no nie do końca. Nie do końca jeszcze zrobionej, jeszcze na nie takim powiedzmy napędzie, co będzie finalnie, ale naprawdę ten rower jest wyjątkowy. Będę chciał Wam też powiedzieć o nowej geometrii tego roweru, która jest naprawdę mega, mega ciekawa, oraz pierwsze wrażenia z takiej jazdy. Dużo kilometrów na nim nie zrobiłem, ale już mam jakieś swoje takie pierwsze spostrzeżenia i fajnie, że mogę go przetestować, sprawdzić, zobaczyć, dotknąć. Jeszcze na tak naprawdę, zanim ten film wrzucę, to już pewnie minął miesiąc. Niestety było embargo i nie mogłem go wrzucić od samego początku, kiedy tylko go nagrałem. A szkoda, bo na pewno byłoby bardzo, bardzo dużo wyświetleń, ale myślę, że i tak będzie, bo naprawdę rower jest mega wyjątkowy. Tak, i nie będę chciał owijać bawełny i od razu będę chciał Wam pokazać tą gołą ramę, jak jest zrobiona struktura. Mam nadzieję, że będzie to wszystko widoczne tutaj na tym filmie, bo akurat powiedzmy słoneczko ładnie jest akurat schowane za drzewkami i przydałoby się troszeczkę lepsze oświetlenie, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie widać. Ja od razu też zaznaczam, że nie jestem jakimś ekspertem, jeżeli chodzi o konstrukcję ram karbonowych. Bardzo lubię ramy karbonowe, ale nigdy się w to tak nie zagłębiałem, więc po prostu tu dużo informacji uzyskałem od projektanta, którym będę chciał się podzielić i mam nadzieję, że nie walnę żadnej głupoty, ale może są też widzowie, którzy są ekspertami i będą mogli się swoimi spostrzeżeniami też podzielić w komentarzach. Jak się dobrze przyjrzycie, może pójdę z drugiej strony, zobaczę, czy nie będzie lepsze światło. Jak się dobrze przyjrzycie, ta rama ma wzorki. Ma bardziej taki gęsty wzorek, ma już powiedzmy taki trochę mniej, ewentualnie po prostu nie ma żadnego wzorku. Tak jak tutaj widać w tym miejscu. I o co chodzi z tymi wzorkami? Ano chodzi o to, że im gęstszy jest tutaj jakby taki oplot, tym włókno węglowe jest bardziej wzmacniane. Czyli w takich newralgicznych miejscach, czyli jak główka ramy, gdzie z reguły to dosyć mocno pracuje, czyli jak przy mufie suportowej też jest coś takiego dawane. W momencie, kiedy są koszyki na bidon i tutaj w pewnym momencie przyjdą inserty, to też takie wzmocnienie jest. Tutaj no, widać, że jeszcze wszystko było w fazie projektu i może otwory wyszły nie w tym miejscu, co trzeba, ale mówię, jest to projekt, jest to prototyp, więc tutaj mogą być jakieś jeszcze niedoskonałości, aczkolwiek na pewno rower finalny będzie bardzo, bardzo fajny. Teraz tak, tu już powiedzmy bliżej rury sterowej jest jeszcze wzmacniane te włókno, ale już nie tak bardzo, a praktycznie na już tylnej części jest zwykły karbon, czy prosty karbon, nie licząc tutaj tego momentu bocznego, i to sprawia, że rower jest bardziej sztywny
na jakieś tam depnięcia, sprinty i tym podobne. A tu już jest ten bardziej prosty carbon, czyli chodzi o to, że jak rower będzie sobie jeździł po nierównościach, to delikatnie to jakoś sobie tam będzie fajnie wybierać. Tak samo bardzo ciekawie jest ze sztycą i to sztyca, jak pierwszy raz zobaczyłem to na testach crossa, tą sztycę, to mówię, dlaczego sztyca, powiedzmy taka aero w rowerze gravelowym, ale to i tak jest przemyślane, bo od przodu jest włókno bardziej wzmacniane, a z tyłu jest proste. I powiem wam szczerze, że jak mocniej się naciśnie, to faktycznie ta sztyca sobie fajnie pracuje. Tu może od razu ku pamięci, żebym nie zapomniał, bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o te sztyce. One będą w różnych rozmiarach, długościach, w zależności od rozmiaru roweru. I to ma bardzo duże znaczenie, bo ta sztyca musi wchodzić około tutaj 10 cm, żeby ona była w miarę stabilna i żeby nic się nie z tym nie podziało. Tutaj jest akurat druk 3D, taka zaślepka. Ciekawe, czy to tak będzie finalnie, czy to jest tylko takie rozwiązanie tymczasowe. A tu jest rozwiązanie tak samo mniej więcej jak w Meridach i w Meridach i w Rondo. Miejmy nadzieję, że to nie będzie pękać tak samo jak w Rondo, czyli tutaj podczas rozszerzania potrafiło tutaj pojawić się jakieś pęknięcia, ale widać, że to jest jakoś wszystko ponadlewane, żeby raczej to było mocniejsze. W Meridach jest ten sam patent i raczej to nie pękało. Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku. Trochę tutaj jest podobieństw z Meridy, bo tak, w rowerze zmieniła się kompletnie geometria, czyli rower jest dłuższy i niższy, czyli mniej więcej coś jak w Silexie. Jest on wyższy, wygodniejszy i ma komponenty FSA czy Vision, które też są dostępne w rowerach Meridy, czyli jakieś tam delikatne podobieństwo jest w tym rowerze. Czy jeszcze coś bym chciał dodać odnośnie ramy? Widelec też jest w pełni karbonowy, zrobiony tutaj z prostego karbonu. Właśnie, i w ogóle może tutaj dodam, bo zapomniałem o jednej z ważnych informacji, że ten rower jest kompletnie robiony w Polsce. Jest zaprojektowany w Polsce i jest Cross ma fabrykę ram w Polsce, który sam będzie to wszystko wykonywał. Czyli model RS to jest skrót po prostu od ręcznie składany. Nie Race Sport, tylko ręcznie składany. Oczywiście delikatny żarcik. Trochę takich rzeczy marketingowych, czyli Cross chwali się tym, że był on testowany w tunelu aerodynamicznym i z tego co wiem z nieoficjalnych źródeł, że ten rower był też porównywany z rowerami szosowymi i zajął on drugie miejsce. Więc naprawdę bardzo dobry wynik i powiem wam szczerze, że na takie pierwsze odczucia to nawet czuć, to nawet wydaje się trochę jakby się jechało na rowerze szosowym i ma na to wpływ wiele czynników, ale do tego jeszcze przejdziemy. Przejdźmy jeszcze do konstrukcji ramy, bo oprócz tego, że jest karbonowa, bardzo fajnie wykonana, ciekawie, tutaj też ten patent jest fajnie mega rozwiązany, to jeszcze jest kwestia, że ma coś takiego tutaj jak flip chip z tyłu, czyli z taką zmienną geometrię. W tym momencie ten rower jest jakby taki bardziej agresywny, czyli ta geometria jest przybliżona na środku i automatycznie też jest wyższa, gdzie powiedzmy, że to jest taki tryb trochę bardziej szosowy. Ewentualnie można sobie tutaj to cofnąć i wtedy będziemy mieli więcej miejsca, więcej tej przestrzeni, rower będzie bardziej stabilny, a jednocześnie bardziej komfortowy. Bo jeżeli chodzi też, może przejdę do geometrii, w chwili obecnej, bo to jest L-ka. L-ka ma długość całkowitą 56 cm. Czyli mniej więcej teraz to, co ja mam przy swoim Crossie Eskerze 7, jest krótki mostek, 80, ale on nie jest jakiś super mega agresywny, jeżeli chodzi o różnicę wysokości siodełka a kierownicy. Bo w chwili obecnej siodełko jest wyciągnięte na 82 cm od środka suportu, a różnica wysokości kierownicy a siodełka to jest 10 cm. Czyli spoko, a jest to L-ka, który jest to rower jeszcze ciut za mały na mnie. Ewentualnie on byłby dobry w momencie, kiedy tutaj był wsadzony mostek jakieś 110 cm, bo długość od powiedzmy końca siodełka do łap jest mniej więcej teraz ok, ale tu poprzedni użytkownik sobie przesunął o 3 cm siodełko wstecz, żeby jakoś móc sobie na nim jeździć.
Dlatego ja potrzebuję 3 cm też do przodu, aby ten rower był w pełni dla mnie dopasowany i nie będzie on wtedy taki mega agresywny, bo dodając, że na przykład tutaj na tym flip chipie możemy zyskać jeszcze centymetr, a może nawet i dwa, dając dłuższy mostek też może jeszcze z centymetr pójdzie do góry, to automatycznie ten rower będzie miał naprawdę niedużą różnicę w wysokości między siodełkiem a kierownicą, co się tak jakby nie wydaje. A w momencie, kiedy miałbym rower taki już docelowy, czyli rozmiar XL, to ten rower w ogóle byłby bajecznie komfortowy. Czy wygodny? Właśnie, przejdźmy teraz może do kwestii komfortu i wygody, bo ja zawsze uważam, że są to dwie różne kwestie. Wygoda to jest według mnie pozycja, jaką uzyskujemy na rowerze, czyli powiedzmy właśnie ta różnica wysokości między siodełkiem a kierownicą. Takie osoby jak ja, wysokie, 1,90 m, z długą nogą, krótkim tułowiem, zawsze mają ten problem, że ta różnica wysokości będzie większa, a przy osobach, które są niższe, oczywiście ta różnica będzie dużo, dużo mniejsza. Tutaj przejdźmy teraz do komfortu, czyli to powiedzmy do pochłaniania drgań. Osoba poprzednia, czyli Adam, który korzystał też z tego roweru, napisał do mnie, że rower naprawdę bardzo fajny, przemyślany, ale na przykład jest sztywny, jednocześnie też czuć, że on wybiera drgania i ciężko się w nim wchodzi w zakręty, raczej ciężko. Spoko, szybko można wejść w zakręt, tylko że niestety tył jakby tak zarzuca. Też to samo miałem w przypadku Meridy Silex. Myślę, że akurat wybieranie tych drgań na razie póki co można zawdzięczać tym oponom, bo to są szwalby G1, które są z mieszanką gumy takie dosyć miękkiej i nawet jak napompujemy do tych szwalby dosyć duże ciśnienie, to naprawdę będzie bardzo mocno się uginać, więc wydaje mi się, że tutaj ten komfort jest spowodowany właśnie tą oponą. Tak samo wchodzenie w zakręty, ona też nie jest jakaś super mega agresywna, wręcz przeciwnie, ma bardzo gęsty bieżnik i drobny i tutaj jest taki, można powiedzieć, taki balon, więc w momencie, kiedy wchodzimy w zakręt, tu nie ma co bocznie trzymać, więc też mi się wydaje, że to też jest dzięki tym oponom taki efekt. Szkoda, że nie mam więcej czasu i że nie jest jakaś super fajna pogoda, żeby można było go przetestować na przykład na tych kołach, co korzystam na co dzień, aby zobaczyć faktycznie, czy ta różnica będzie taka sama. Bo wiadomo, rower karbonowy tutaj będzie trochę wybierał nierówności. Jest on tak skonstruowany, że faktycznie tak on powinien działać. Nie jest tak nastawiony, żeby był super aż taki sztywny w każdej płaszczyźnie, ale faktycznie jeżeli chodzi o takie depnięcia czy coś, to ten rower bardzo, bardzo fajnie przyspiesza, więc naprawdę spoko pod tym względem. Powiem szczerze, że dawno nie miałem takiego banana na twarzy. Rower naprawdę robi mega wrażenie i jeżeli chodzi o wyglądowo i jeżeli chodzi o tutaj takie pierwsze wrażenia. Fajnie, że ten rower jest nastawiony na duże osiągi, a jednocześnie pozostawia on komfort, więc to będzie rower, który będzie mega, mega uniwersalny. Jeżeli się włoży do niego opony szosowe, to będzie teoretycznie działał jak szosa. Jeżeli gravelowe, to oczywiście jakieś tam gravelowe, takie szybsze maratony do 200 km też będzie fajnie sobie nim radził. A jak ktoś będzie chciał pojeździć jakiś dłuższy dystans, to też spoko, tylko kwestia tego, że on ma tutaj akurat ograniczenia, jeżeli chodzi o otwory montażowe, bo raczej nie będzie miał żadnego pod spodem, ani nic nie będzie miał na widelcu, więc to jest taki pewnie dla niejednego minus. Oraz też nie będzie miał, jak w wersji aluminiowej, nie będzie miał otworów na podpórkę, żeby sobie rower ładnie postawić. Kurczę, jest minus 7 na zewnątrz, a jakoś nie, jestem tak podjarany tym rowerem, że nawet nie czuję, że jest minus 7. Ale fajnie, no naprawdę mega rower. Dobra, może przejdźmy teraz do jakichś takich minusów generalnie, bo tak, nie można tutaj zachwalać cały czas. Też nie wiadomo, jak on będzie przy dłuższym użytkowaniu. Chociaż ten rower trochę ma zrobionych kilometrów, więc to nie jest tak, że to jest jakaś świeżyzna i to zaraz coś tutaj zacznie, powiedzmy, strzelać, pękać czy coś w tym stylu. Tak. Z minusów. No, minusem tutaj raczej jest ta część, bo tak, jest ona ładna, fajna, estetyczna. Może przejdę z przodu, żeby go pokazać.
Fajnie to wygląda, wszystko pochowane, nie ma ani jednej lineczki na zewnątrz, więc super. No ale wiadomo, tutaj, że kwestia jakiegoś serwisu, czy ewentualnie drobnych modyfikacji właśnie, jeżeli chodzi o mostek, no to to już będzie duży, duży problem, bo wszystko jest schowane w mostku, czyli tutaj sobie idzie linka, idzie tu, wchodzi tam i jest, kurde, delikatny problem z tym. Więc ja na przykład wiem, że w pierwszej kolejności pojawią się rozmiary M i L, bo to jest zawsze taki standard, że to są najbardziej handlowe rowery, dlatego one są produkowane w pierwszej kolejności. I ja na L-ce bardzo, bardzo bym się odnalazł i wiem, że ten rower też by był w miarę komfortowy, o ile mógłbym faktycznie włożyć mostek 110. I nie wiem, będę pisał, kombinował, dzwonił, czy jest szansa, żeby od razu włożyć do L-ki na przykład mostek 110, chociaż podejrzewam, że to graniczy z cudem. Są produkowane tak seryjnie, każdy jest z mostkiem 80 i tyle. Nic z tym się za bardzo nie zrobi. Bardzo fajnie jest tutaj też zrobione to, że tu kręcąc kierownicą z lewo, prawo, nic nie strzela, linki się nie obijają, w środku naprawdę tutaj jest pod tym względem wszystko dopracowane. Bardzo ciekawa kierownica FSA, ale ma też minus. Znaczy minus, na razie ona, nie wiem, albo jeszcze się po prostu do niej nie przyzwyczaiłem, bo tutaj jak weźmiemy sobie, złapiemy, to ręka się układa tak naturalnie do zewnątrz i po prostu czujemy się jak taki bulldog po prostu na tym rowerze, w tym chwycie, nie? Dodatkowo jeszcze ona jest z flarą i mimo, że ona jest dosyć szeroka, bo ma 42 cm, jeżeli licząc powiedzmy ten rozmiar prawidłowy, to ta flara sprawia, że te klamki się bardzo do siebie zbliżają i tutaj w górnej części to ma 36 cm powiedzmy odtąd dotąd, czyli bardzo, bardzo mało, tak jest bardziej taki tryb szosowy. Nie wiem, jakby to odgiąć, jakby to bardziej wyglądało, czy będzie też przyjemny chwyt, czy nie, ale kierownica niby wizualnie robi wow i jest komfortowa. Trochę fajnie, jak sobie chwycimy tak chwyt, ale no kosztem tego, że nie mamy tutaj pewności, że nam ręka się na przykład nie uśliźnie, czyli na przykład jakbyśmy jechali bardziej szosowo, no to powiedzmy można się tak złapać, ale zawsze jest lepiej złapać tak, no ale automatycznie łokieć idzie do zewnątrz. No więc to jak dla mnie takie z pierwszych odczuć takich troszkę negatywnych, może nie do końca, ale to mówię takie, no wiadomo, trzeba było troszeczkę więcej pojeździć. Tak to wstępnie nie mam za bardzo się do czego przyczepić. Tu oczywiście też dla fanów antypressfitu to jest to wszystko w standardzie już tam BSA, czyli te na łożyskach zewnętrznych, wkręcanych, więc tutaj nie będzie z tym problemu. Rower jest no piękny, piękny, fajny, przemyślany. Kurde, no jaram się nim strasznie, no mówię, dawno się już tak żadnym rowerem nie jarałem jak tym. Więc co, no piszcie w komentarzach, co wy o tym rowerze sądzicie, jak wam się podoba, czy faktycznie to jest na tyle przemyślana konstrukcja. Ja myślę, że naprawdę ten rower zrobi wielkie wrażenie. Będzie on w trzech wariantach, RS 1, 2 i 3. Jedynka na podstawowym GRX-ie, tutaj akurat jest jeszcze na GRX-ie tym nowym, dwunastkowym, tu jeszcze jest sadzony ten jedenastkowy, tak do testów. Dwójka na Apexie i trójka na Rivalu Explore. Moim faworytem jest dwójka, z tego powodu, że jest jeszcze jakoś przystępny budżetowo, a już jest naprawdę na bardzo fajnych komponentach. I tak naprawdę, jakby spojrzeć na Eskera RS 2, to jest rower, którego praktycznie za bardzo nie trzeba modyfikować. Oczywiście tam jeszcze są koła aluminiowe, które będzie warto zmienić, ale jeżeli chodzi o sprzęt, tutaj o wszystkie komponenty jest tak dobrany. No i to oczywiście opony. Ja, jak wiecie, nie jestem zwolennikiem opon Schwalbe. Uważam, że te opony Schwalbe są naprawdę bardzo fajne, komfortowe na jakieś tam shooterki, ale nie są to wcale tak super szybkie, na jakie wyglądają, a z przyczepnością też właśnie jest kiepsko. No i oczywiście kiepsko też raczej jest tutaj z przebijalnością, ale to takie moje zdanie. Miałem już te opony, parę razy pojechałem, szału nie robią, jak dla mnie.
No ale oczywiście też możecie pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Minus jeszcze tej kierownicy jest to, że ma tutaj bardzo, bardzo mało miejsca, więc jeżeli tutaj będziemy chcieli nawalić, nie wiem, dzwonków, lampek, liczników i jakichś innych jeszcze dupereli, to też będzie trochę z tym problem. Więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiego roweru, to musicie przemyśleć sobie, czy ten rower faktycznie będzie dla was, bo jeżeli będziecie chcieli jeździć w długie, nieznane tereny, więc to może się okazać, że rower nie jest do końca dla was, ale że jesteście osobami, które są nastawione bardziej na jakieś osiągi, a jednocześnie posiadając jakiś tam dodatkowo komfort czy wygodę, to jak najbardziej rower myślę, że się wam sprawdzi. Kurde, no aż mi się nie chce oddawać tego roweru, tych testów. Nawet w tym takim gołym malowaniu jest bardzo, bardzo ciekawy. No nic, bo zaczynam już trochę powoli marznąć, a szczególnie ręce, więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.